Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku Real Madrid Fantasy No dzisiaj fajnie by było zaliczyć kilka upgrade'ów A przede wszystkim zbliżyć się do Luisa Figo Bo szczerze mówiąc czuję, że stanęliśmy w miejscu Zagramy sobie znowu klasyczny meczyk Chociaż ostatnio no nie ma co mówić Matchmaking nam nie sprzyjał Ale mam nadzieję, że teraz wszystko pójdzie po naszej myśli Sk Ok, tak jak myślałem No jedna zmiana się nie zapisała, ale już ją wprowadziliśmy No dobra, zacznijmy meczyk Może akurat uda się coś ustrzelić w tym meczu No i zobaczmy składzik rywala No Ok, złoty składzik plus Carles Puyol. Dobra, no to jest. No, na papierze skład, no niezbyt dobry. Chociaż, no z drugiej strony, jak go się zobaczył, mój zespół to też pewnie tak pomyślał. No, zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli, może uda się coś ugrać w tym meczu. No, składzie głównie Bayernu. A jak wiemy, no Bayern nie ma zbyt szybkich zawodników. No, oprócz wyjątków, oczywiście, takich jak Alfonso Davis, Robercik. Ale dobrze, zgaszony i pięknie. Lecimy, lecimy. No tutaj może hat-trick skrzydłowym. Oj, to byłoby coś, co bym zobaczył. I lecimy. Hernani już z pierwszą okazją. Ernani jest pierwszy gol, Ojoj, mamy pierwszego gola skrzydłowym. No to jest naprawdę dobra wiadomość i to całkiem szybko, bo czwarta minuta. A właśnie, bo nie pokazałem Wam postępu w Luisie Figo. Także zobaczcie, jak wygląda postęp z Luisem Figo jeszcze przed tym meczem. Oj, nie umiem lewą ręką. O. Dobrze, ej, no, nasz nowy obrońca już na razie pokazuje klasę. W ogóle ta prawa strona teraz wygląda naprawdę dobrze. Nice, Ernani, Ernani i z daleka, dawaj, i jeszcze oj. Oj, dobry odbiór. Juan Cruz. jeszcze, okej, okay, kto to jest? Heram. Nie, Sand Just, okej, okay, St. Just. Este, ju este Just, sorry. St. <laughs> Just, no niestety. <laughs> Czasami się starzają pomyłki. Lucas Hernandez na obronie No tutaj kurde, naprawdę widzę okazję na tego hat tym Hernani. Chociaż teraz odbiera piłkę ten, er ten Lucas Hernandez, ale Hernani znowu ją bierze. I ładnie, Hernani, wjeżdżamy, wjeżdżamy. I Carles Puyol. No i odbiera piłeczkę, Carles. Ntyka, ntyka, ntyka. I dawaj, dawaj. Melamet? No nie. Bo też trzeba szukać asyst tak naprawdę skrzydłowymi, oprócz tego hatrika, którego z chęcią bym zobaczył w tym meczu, może nawet wygraną, kto wie. No jest szansa. Nie jest to dobry skład, tak jak mówiłem. Dlatego wygrana, może hatrick, kilka asyst, no byłoby naprawdę cudnie, nie? Może strzał z dystansu, jeszcze, jakby, jeszcze może jeszcze jakbyśmy strzał z dystansu jakiś znaleźli, też byłoby cudniej Makalele, ładnie, pięknie makalele. I teraz, dobrze, lecimy. Hernani, Lucas Hernandez i dobra asysta, okej. Okay. Czwarta asysta z tego co pamiętam. Jest dobrze, jest postęp, to się liczy na pewno. A dawaj, Ernani, proszę cię. Ojejku, ale żeś... Ale mi serce stanęło. No jakby to był go z dystansu, byłoby cudnie, naprawdę byłoby cudnie, no ale nie wyszło niestety. Szczerze mówiąc, jeżeli w dzisiejszym odcinku nie trafimy choć jednego longshota. To ja jestem za tym, żeby zmienić limit, znaczy inaczej, żeby zmienić po prostu żeby longshotów trzeba było strzelić 3. Bo chyba teraz, z tego co pamiętam, są 4, tak żebyśmy zmniejszyli, bo jeżeli w dzisiejszym odcinku nie wejdziesz ten longshot, to naprawdę no będziemy musieli długo nad tym pracować, a też no nie możemy w nieskończoność tych longshotów szukać. Nie no, ale jest 2 do 0 być może zaliczymy już pierwsze zadanie o Luisa Figo, także to, to, to już będzie jakiś postęp. Tak jak mówiłem na początku, czuję, że stanęliśmy w miejscu, ale ten meczek może właśnie dużo zmienić, bo jeżeli tutaj no, będzie ten, ten, ta wygrana, no to już jedno z czterech zadań mamy zaliczone. I będziemy coraz to bliżej do Luisa Figo. I Robercik, no jak wiemy, Robercik ma dobre wykończenie, ale Makalele powalczył i dobra, tutaj pośpieszył się przeciwnik, zdecydowanie. Ernani, Ernani. Ernani wjeżdża, Ernani! Ernani, nie, no za długo, ale makalele nie! Chciałem z dystansu poszukać strzału, ale nie pykło. Ntyka, melamet, melamet, melamet z daleka, ale nie Manuel Neuer, No kurde to nie jest dobry bramkarz do próbowania strzału z dystansu, bo jednak jest dosyć wysokim bramkarzem i ma dobry zasięg ramion. Ernani, Ernani! No nie no Karle Puyol, znowu mi przeszkadza kolega. No, i mamy koniec pierwszej połowy. No, jest dominacja. Nie wiem, czy gościu szczerze mówiąc miał strzał na bramkę. Także, no, grając srebrnym składem, ja to mogę uznać za sukces. No, tak jest: Zero strzałów na bramkę, miałem sześć. Pięknie, pięknie, pięknie. No, co tu więcej mówić? Jest na pewno szybszy niż Puyol, ale na pewno nie silniejszy. No, Carles Puyol to taka zbita kula w tej grze. No, jak on już w ciebie wiedzie, to ciężko, ciężko jest tutaj się utrzymać. I Robercik. Oj, ładnie. Czy Ramalo? Robercik, czy Ramalo? I Ramalo, tak jest. Gdzie jesteś, Robert? Melamed, dobra, dawaj w dobrą wrzutę. Melamed, dobra wrzuta i jest! Mamy gola! Kolejna, kolejna asysta skrzydłowym, czyli mamy już 5 na 15 asyst, no tu też się zaczynamy zbliżać, to też cieszy. Ej, ale w sumie jak zdobędziemy teraz hat tym napastnikiem, to mamy podwójny upgrade, to też jest zawsze jakiś plusik. Ej, chyba spalony, nie? Chyba spalony był, albo i nie? Kurde, nie było, to mógłbym cisnąć dalej, ja tak poleciałem z tym strzałem, bo myślałem, że spalony. Jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i Padilla Nie, ale Ernani, wracaj, wracaj, no nie Padilla, no walka, jest walka, na pewno jest walka, tego chłopakom nie można odmówić Oj, 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 Robercik Dobra, jest, gito, mamy to Ojejku, i Robert leci, Robercik Lewandowski Kimiś nie ma gola, Ramalo, kolejny odbiór, nice No lecisz, chłopie, teraz o Jezus, co to za wypuszczenie było sobie, Jezus, katastrofa ludzie, katastrofa, absolutna katastrofa Toma Miller, Toma Miller, i okej, okay, do Roberta, Robercik I Ramalo, kolejny odbiór, Jezu, ale Ramalo w kieszeń schował sobie w tym meczu Roberta To jest dobra, to jest dobra akcja, Melamet, lecisz Lecisz melamet. kurde, 85 minuta i teraz co próbujemy? No chyba, nic, no właśnie, najlepiej to w ogóle nie trafić Na razie to nie mamy w ogóle nawet podwójnego upgrade'u, a jesteśmy tak blisko no Jeden gol Padillą, nie? I mamy podwójny upgrade O Jezu, Robercik Sponiewierał i Robert nie trafia kolejnej sytuacja. Znaczy w sumie chyba w ogóle nie wiem, czy mamy jakąś sytuację jednak w tym meczu Okej, okay, Padilla No nie, Ale dobra, jeszcze jest odbiór Ostatnia akcja Mamy szansę na podwójny upgrade Oby to się udało Padilla jest! Mamy podwójny upgrade w ostatniej akcji, brawo Padilla! Ej, jeżeli będzie Ragequit, to mamy w ogóle potrójne. Ale chyba nie, no chociaż to jest... Był! Jest Ragequit! Ej, no... Wiecie, no była ta 90 minuta już tak naprawdę, ale no gościu wyszedł przed zakończeniem meczu Także mamy, oj, zrąbałem, więc nie zobaczyłem statystyk Ale na pewno jest potrójny upgrade, jeżeli nie, no to będzie sprostowanie w następnym odcinku Czyli tak, mamy upgrade'a za asystę, za hat-trick'a, a także za ragequit'a Także z tym ragequit'em to możemy zrobić upgrade do wolnego, do wolnego zawodnika Naszym nowym napastnikiem jest Loza, no 74 oceny, mam nadzieję, że da radę i naszym wzmocnieniem w środku pola będzie piłkarz Barcelony Demir. I ostatnim zawodnikiem będzie nowy lewy obrońca Fran Garcia. I on jest łączony z Realem Madryt, ale ja nie jestem pewny, czy on nie jest właśnie na wypożyczeniu w Rayo Vallecano. Możecie mi dać znać w komentarzach, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, ale wiem, że jest powiązany z Realem Madryt. Dobra, zobaczmy kolejnego rywala. Oj, no, no, no nie, no będą problemy Neymaru. No, kurde, Cristiano Ronaldo, to ty, skąd się chłop urwał, no. No, i gramy, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ciekawe, o co mu chodzi. Czemu on gra w meczach towarzyskich? Może jakaś rozgrzewka przed Food Champions? No, zobaczymy. I ładnie, Korea, Gasi. No teraz coraz łatwiejsze są te zadania, tak naprawdę, bo mamy coraz lepszych piłkarzy po prostu. Jakaś dobra wrzuta. Dobra wrzuta na Lozano, ale nie. Ale no, takim wyższym napastnikiem można już próbować jakieś tam doświadkowań. Enteka, kurde, no nie dał rady odebrać. Ej, swoją drogą zapomniałem nałożyć ten styl gry zawodnikom. Ej, Fangasia fan 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 fajny ma. No, da takiego. Trochę jak Jordi Alba wygląda, że taki niski ma. No nie no. Kurde, całkiem fajna karta. O kurde, ale mnie zrobił. i Nie daliśmy rady. Christian Ronaldo, Gaszony, nice. I Hernani, dawaj. O jezu, lecimy. Dawaj, z pierwszym golem. No bo nie. To jest Jude Bellingham, chyba tak wygląda, ale nie kojarzę, żeby miał Jude'a Bellingham'a. Gdzież w sumie ja się na Ronaldo bardzo skupiłem. Dobrze, udało się to zbić i lecimy, dawaj, Enteka, no jesteś silny No z Van Dijkiem, no to jest chyba jedyny zawodnik, który może powalczyć w bark-bark z Van Dijkie. No ten Enteka jest naprawdę przepotężnym zawodnikiem No 1,90m, no wyglądasz na takiego byka, no No może powalczyć, może I Cristiano Ronaldo, złe poddanie i zaha kurde, przebił się przez trzech zawodników i trafia gola No trudno, trudno, a my lecimy dalej Zaha, dawaj, 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 Makelele, no ty tu musisz być szefuniem. I gol, wow, no, Unii nad zrzą, dobrze, dobrze to zagrał. Dobrze, jeszcze raz, i lozano. Ej, kurde, nie wiem, nogę lepszą, ale spróbujmy z dystansu. Demir też, nie wiem, którą, dobra, pewnie lewo, nie? I kurde, no kurde, zabierasz mi moje marzenia. Oj, NTK, i. Co za premierowa bramka enteki! Nice! Ale kurtuaj, ja pierdzielę, ale go lobnął! I Rodrigo... Ojejku, to będzie CZERWO Czer... A jednak nie, spoko. Za głupsze rzeczy dostawałem czerwoną kartkę w tej grze, TAKŻE troszeczkę jestem zdziwiony. A dawaj, tutaj się przesuńmy, niech se spróbuję. A jednak nie, a jednak tam. A jednak, kurde, chciałem się przesunąć, ale nie zdążyłem. i Christian Ronaldo! <gryw> Pakuje, gola do siatki. Chłopco, przyszedł się Cristiano Ronaldo, Toty na, srebrny, na srebrnych kartach wyżywać. No, niesamowity typ. No, ale w sumie 6 do 6 strzałach, Mamy taki, takie same strzały. Zobaczmy, jak to tam wygląda. Mamy, na pewno mamy asystę i mamy gola pomocnikiem, ok. No tam nic nam nie, da, nie daje. A odbiory: dwa odbiory, jeden odbiór, 3 odbiory i dwa odbiory, czyli. O kurde, no, potrzebujemy jeszcze trochę odbiorów. A, no, królem ma 0. No, kurde, no te odbiory musimy, nie? Żeby mieć kolejny upgrade, i wtedy, już może w następnym odcinku pierwsza złota, złota zwykła karta by była, no to już by było coś, nie? Dawaj, Franek, dobrze. Melamy. no nie, no kurde, no gościu, przyszedł się po prostu pastwić nad słabszymi składami, tym Cristiano Ronaldo, ale Ramalot, czy to był odbiór? No, kurde, mam nadzieję, bo mało mamy tych odbiorów, a ich naprawdę potrzebujemy. Gościu nie ma składu na mecze towarzyskie, on ma składzik na Foot Champions czy coś. Dobrze, odbiór kolejny, to chyba był czwarty odbiór Gonzaleza, bo on miał akurat, to był obrońca, który miał trzy odbiory, także jeszcze jeden odbiór tym gościem i mamy. Ale meczyk trudny i szczerze mam saunę w pokoju dalej, także nie wiem czy chcę dalej grać, bo po prostu już się duszę tutaj, ale spróbujemy, może jeszcze coś strzelimy, może jeszcze coś się uda, chociaż Lozano, fatalnie, fatalnie to zrobiłem, jeszcze na spalonym. I Melamed, kurde, jakby była asysta tym skrzydłowym, nie? By było cudnie i... Jest! Mamy kolejną asystę skrzydłowym. Dobra, to powalczmy jeszcze w tym meczu. Jednak powalczymy, trudno, najwyżej tutaj zemdleję. Ale będziemy walczyć do końca, dobra. Zobaczmy, ile odbiorów mają. Makalele ma zero dalej. Tutaj mamy dwa, trzy Ramalo i 6 odbiorów ma gonzalez, także już mamy upgrade oczywiście. Obrońcy. Pięknie, 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 ale powalczmy jeszcze o tego Figo. Może jeszcze coś uda nam się zrobić w tym meczu. Może jeszcze jakaś asysta skrzydłowym. Już chyba mamy szóstą asystę, także całkiem nieźle już tutaj to wygląda. No ten odcinek nas bardzo przybliżył, bo, do, bo przed tym odcinkiem z tego co pamiętam, mieliśmy tylko trzy asysty skrzydłowymi. W takim razie w tym odcinku podwoiliśmy ilość asyst. No to na pewno cieszy. Christian Ronaldo, Oj! Dobrze, Unin broni. No on broni tylko... No nie może tego czystego konta zachować. Gorizan, tekę nie, taka ładnie gra w tym meczu. Oj, Ramalos, się trochę przeleciałem. I Fran Garcia, no niestety z Cristiano Ronaldo pozostawione, ale dobra, powalczmy jeszcze o jakieś asysty. Może się uda coś. Może strzał z dystansu, chociaż... Kurno kurtu jest na bramce, No nie widzę, tego musiałby naprawdę daleko wyjść nim. Demir. Demir. Z, do, z dystansu chciałem, chciałem. No już mi, jakby wiecie, nie zależy na tych golach, bardziej na tych strzałach z dystansu. No nie, no, jezu, ale mnie skoził, frajersko. No, no nie dał mi tej asysty zrobić. No co za faja. Dobrze. Makalele, w końcu odbiór jakiś. i No nie, no nie, no nie da się tej asysty zrobić. no i szczerze, ja mam wrażenie, że makalele jest czasami gorszy niż te srebrne karty. Serio. Makalele tak mało wnosi do gry, myślałem, że będzie troszeczkę lepszym zawodnikiem. Myślałem, że będzie taki bardziej jak Kante, A on w odbiorach też jakoś tak się nie pokazuje zbytnio. No nie wiem. Jeżeli chodzi o podania, to też u niego leżą na bardzo niskim poziomie, nawet bym powiedział. Czasami coś mu wyjdzie, ale w większej sytuacji no, to naprawdę on źle podaje. O jajku, no no, roku. Ernani, jeszcze. No nie, no gościu się spi spiął, no nie, nie chcę, żeby srebrne karty mu ale i tak, moim zdaniem mecz był całkiem wyrównany, mimo tego, że jak, mimo tak naprawdę przewagi składu, nie, to nie było aż tak źle. I Kruścien Ronaldo, <grym> i nie trafia, dobra, koniec, dziękuję. Zróbmy ten upgrade, bo upgrade na pewno mieliśmy. Zobaczcie też podsumowanie postępu z tego odcinka o Luisa Figo. Nie, no nie umiem lewą łańką. Jeszcze możemy w sumie się upewnić tak na szybko, czy, by, czy na pewno były te odbiory, ale wydaje mi się, że Gonzalez miał 10 odbiorów. miał, Ej! To jest podwójny upgrade. Dobrze to zobaczyłem. I to jest podwójny upgrade, bo patrzcie, Ramalo ma 8 odbiorów, a Gonzalez ma 10. Czyli jakby Ramalo wywalczył sobie upgrade dla siebie. A Gonzalez wywalczył bonusowy upgrade. No w przypadku obrony możemy tak zrobić. I w sumie wiecie co, jednak ja tego nie sprecyzowałem w zadaniach. Co jeżeli jeden obrońca będzie miał 10 tych odbiorów, czyli ten bonus zaliczy, a drugi będzie miał 8? Kurde, no wydaje mi się, że możemy to przepchnąć i po prostu dwóch obrońców dostaje w tym momencie upgrade. No dobra, tak zrobimy, będzie dwóch obrońców dostanie upgrade w takim razie. Zrobimy tak, myślę, że to jest całkiem fair rozwiązanie, jakby Ramalo wywalczył dla siebie, a ten drugi wywalczył podwójny upgrade na ten bonusowy, także możemy tutaj dla dwóch obrońców dać upgrade'a. Także pierwszym naszym nowym środkowym obrońcą będzie Komert. I on ma 78 tempa, całkiem nieźle jak na srebrną kartę. I drugim upgrade'em będzie Aido, chyba Aido się nazywa. 73 tempa, fajnie wygląda jak na srebrną kartę, też nieźle, 87 fizyczności. Mam nadzieję, że daraz sobie radę. W takim razie w następnym odcinku będzie pierwszy, złoty, zwykły upgrade. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Łapieszka w górę, mile widziana, subskrypcja również. Do zobaczenia i siema!